ja ciągle wracam do takiego wywiadu, który przeprowadził Grzegorz Sroczyński, był w Gazecie Świątecznej jakiś czas temu z profesorem Markiem Kozakiem. Ten wywiad jest bardzo ciekawy z tego punktu widzenia, że jego teza jest mniej więcej taka, no za unijne pieniądze przestajemy doganiać Zachód, bo wydajemy na drogi, na poprawę komfortu życia, na budynki, remonty, a na innowacyjność nie, czyli postępujemy jak bogacze. Jak skończą się środki unijne, to wtedy nastąpi zapaść. I tutaj zacytuję jeszcze fragment tego wywiadu. Polskim firmom opłaca się nie być innowacyjnymi. Łatwiej przyjąć zamówienie z Niemiec na produkcję jakiegoś podzespołu. To daje dobre pieniądze. Nie trzeba tworzyć stałego miejsca pracy. Kto coś nowego wymyśli i potem przetestuje. Inżynierowi trzeba porządnie zapłacić. Raczej nie da się go trzymać na śmieciówce. Polska gospodarka dobrze się ma, bo niemiecka ma się dobrze i cały czas coś u nas zamawia. Ale to Niemcy wymyślają, projektują. Często nawet nie zostaje ślad w postaci znaku Made in Poland. Czy to tak rzeczywiście jest? Znaczy dwie rzeczy tutaj w tym wywiadzie. Pani w tej chwili wspomniała, jedno jest to inwestowanie, czy jesteśmy dostatecznie bogaci, żeby tylko inwestować w drogi. Ja myślę, że to inwestowanie w drogi, w strukturę, to był pewien etap, który już się skończył. To był też etap taki, żeby pieniądze europejskie właśnie na budowę struktury i infrastruktury, a Polska była wygłodniała. To nie tylko były drogi, to nie tylko były mosty, które nie w niektórych regionach naprawdę były kluczowe i potrzebne. Teraz możemy mówić, po co jest ich, po co żeśmy te pieniądze wydawali, ale zapewniam panią, jak się jedzie na Lubelszczyznę, głód dróg normalnych jest jeszcze ciągle głęboko niezaspokojony. Ale ja myślę, że ten etap zakończył się również z sformułowaniem celów wydawania pieniędzy europejskich, nie tylko polskich. Zmieniamy myślenie, zmieniły się cele środków europejskich, zmieniły się cele Europy. I w tej chwili absolutnie Polska musi sobie powiedzieć tak. I Platforma. Skończyła się Polska w budowie. W tym sensie, że to był nasz cel, hasło, znak rozpoznawczy. Teraz przechodzimy do drugiego etapu, gdzie myśl polska, pomysł, gdzie potrzeby również rodzin, bo to nie jest tylko innowacyjny pomysł polski, ale też człowiek w różnych jego wymiarach. To musi stać w centrum naszej uwagi. I tak żeśmy ustawili, powiedzmy, te pieniądze europejskie, żeby one nie szły tylko na jeden wynalazek, gdzie któryś zostanie potem niewdrożony, gdzieś się zagubi, tylko na cały cykl. Od pomysłu aż do testowania, do przemysłu. Związaliśmy bardziej naukowców, którzy myślą nad tego typu projektami, które mają zastosowanie z przemysłem, po to, żeby wykorzystać je. Myślę, że teraz te 5 lat będzie okresem rozwoju Polski innowacyjnej. Jest ustawa o szkolnictwie wyższym, która otwiera szereg takich możliwości, ułatwia wdrażanie, ale też rozmienia się świadomość społeczna. Ja proszę zobaczyć, piszemy, mówimy, chcemy mieć polskiej myśli, chcemy mieć polską innowacyjność, no tak, ale zaczynamy ją doceniać. Tylko żeby politycy również docenili wagę tej innowacyjności, no, ale to w przełożeniu mówi na... Pani pod adresem swojego rządu, tak, jak mówię pod adresem swojego rządu. Również. Znaczy, również. Nie to, tylko, że... ale też również innych ekip, które mają, mogą wygrać wybory, żeby one później skupiły się i postawiły na to, bo tylko wtedy wygramy. Profesor Kozak mówi tutaj, z ostatnich badań na Uniwersytecie Warszawskim wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała zamiast wzrosnąć. Trafiliśmy do grupy państw najmniej innowacyjnych razem z Rumunią i Bułgarią. I tak postrzegam pani deklarację trochę jako zaklinanie rzeczywistości, bo tak do końca nie wiem, dlaczego te wydatki na innowacyjność mają wzrosnąć. Po pierwsze, nie jest to prawda, że Polska innowacyjność znalazła, bo śledzimy raporty Komisji Europejskiej. Bardzo wyraźnie widać, że przesuwamy się z grupy bardzo nieinnowacyjnej do grupy średniaków. Po drugie, Komisja Europejska formułuje wobec nas bardzo określone oczekiwania po to, żebyśmy
nadganiali i byli bardziej innowacyjni. W tej chwili mamy w tym roku już tylko jeden nakaz czy zalecenie Komisji Europejskiej, które musimy wprowadzić. To jest kwestia podatków dla przedsiębiorców. W niektórych krajach mówi się, że to one dobrze działają, w niektórych nie. Dla mnie po prostu pieniądze są, bo tak są obliczone pieniądze na przykład w NCBR-ze i różnych agencjach. Jest parę agencji rządowych, które się na tym skupiły, właśnie na projektach innowacyjnych, łączeniu pomostów między uniwersytetami a uczelniami. To nie jest zaklinanie, to jest mówienie o tym, co wszyscy muszą zacząć robić.